Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy i spotykamy się w niewielkim biurze, ale ono nie musi być wielkie, Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Jest z nami Sandra. Słuchajcie, Sandra to jest nowa twarz naszej fundacji, nowa stara, bo już od wielu lat nam pomaga, jest zaangażowana w fundację, ale jak gdyby stery od takiej strony formalnej przejęła nad fundacją, dba o to wszystko, co się dzieje w ramach Fundacji Ludzki Gest, odbiera maile, telefony. Cieszę się, że jest z nami, bo za chwilę Sandra też powie, że będzie do waszej dyspozycji w tym czasie, kiedy zbliżać się będzie nasze święto, rodzinne święto hodowców gołębi pocztowych, ale też myślę, że w czasie samego święta. Dziękuję Sandrze, że jest z nami. Słuchajcie, dzisiaj jest ten moment, kiedy chcemy powiedzieć parę słów o cegiełkach. Od jutra ruszamy z oficjalną sprzedażą, dystrybucją cegiełek. Popatrzcie, mam tu cegiełkę z numerem 1 i ten numer jest zapisany dwukrotnie na każdej cegiełce, bo tak to będzie się działo, że ktoś zakupi cegiełkę, potem odrywamy ten numer 1, wędruje do tak zwanej maszyny losującej, a drugi zostaje u hodowcy. Tych cegiełek przygotowaliśmy naprawdę sporo i słuchajcie, zachęcam do ich nabywania. Będzie to możliwe na tym etapie przed samym wydarzeniem w trojaki sposób. Tu w Opolu, bo siedziba naszej fundacji jest w Opolu, w dobrze nam znanym sklepie Kolumbeks, wszystko dla gołębi, puchary, dyplomy, przy ulicy Grudzickiej u Jerzego Koźlika, dobrze znanego. Tam będzie można nabyć te cegiełki, bądź to bezpośrednio, bądź też drogą wysyłkową. Będzie można również wpłacać pieniądze za te cegiełki na konto. To jest jedno miejsce. Drugie miejsce to będzie sklep Alrund. To jest sklep niedaleko Jędrzejowa, niedaleko Radomska, Ewy i Mariusza Purych, myślę, że też znanych. Tam będzie też na stronie podany do nich numer telefonu. Również za ich pomocą i przy ich zaangażowaniu te cegiełki będzie można nabywać. I trzecia droga nabycia to będzie oficjalna strona internetowa, również dzięki współpracy z braćmi Grzegockimi i firmą Eskander, która zajmuje się koncertami, występami kabaretów, udostępniają nam swoją stronę, będzie podany link i będzie można sobie kupić cegiełkę, dowolną ich ilość, także drogą internetową. Tutaj jednak chcę powiedzieć, że każdy, kto kupi w internecie, kto wydrukuje taką cegiełkę, już potem na miejscu, na początku imprezy naszej 16 listopada odbierze sobie taką cegiełkę, żeby można było oderwać znowu numerek, wrzucić do maszyny losującej. Przypominam, że każda cegiełka, każdy numer będzie brał udział w losowaniu. Tych losowań mamy wiele. Gadżetów, jak policzyliśmy w ramach losowania, będziemy mieli za około 200 tysięcy. Ogromna kwota. Dlatego zachęcam was już teraz, żeby nie stać w kolejkach. Myślę, że tych kolejek nie będzie, bo chcemy przygotować wiele punktów sprzedaży na miejscu, ale jest taka opcja, jest możliwość. Słuchajcie, też pewnie będą takie osoby wśród was, które nie będą mogły przyjechać na nasze wydarzenie. Można zakupić taką cegiełkę i w taki sposób wesprzeć dzieci podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Myślę, że to takie najważniejsze informacje. Będzie tekst szczegółowy z tymi punktami, jak nabyć cegiełki, jak to będzie wyglądało. Teraz chcę oddać na chwilę głos Sandrze, która, tak jak powiedziałem, jest też do naszej dyspozycji w ramach rodzinnego święta hodowców gołębi pocztowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak ksiądz Jurek mnie już tutaj przedstawił, jestem Sandra, jestem do Państwa dyspozycji, niestety tylko w określonych godzinach, ale jestem do Państwa dyspozycji poprzez naszego maila fundacja@ludzkigest.org oraz numer telefonu i te kontakty bardzo łatwo znaleźć na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Już wkrótce ogłosimy dodatkowe informacje, takie jak atrakcje czy też koncerty,
w ramach całego naszego wydarzenia właśnie rodzinnego Święta Gołębi będą się odbywać i w razie jakichkolwiek pytań jestem otwarta na wszelkie po prostu tutaj wątpliwości i gotowa, żeby na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, takie cegiełki proste, ale naprawdę bardzo pomagające dzieciom potrzebującym. Zachęcam do ich nabywania, bo to święto, które chcemy razem przeżyć, myślę, będzie wielkim wydarzeniem. I jeszcze na koniec też już taka nowość. Słuchajcie, tu poproszę Sandrę, żeby mi pomogła. Przygotowaliśmy takie specjalne koszulki. Będzie już teraz je można nabyć czy przez stronę internetową, czy chociażby we wspomnianych sklepach Alunut czy Columbex. To są takie specjalne, tak jak powiedziałem, koszulki z logo i PZHGP, ludzkiego gestu, ale też z takim wymownym napisem, który brzmi: bycie hodowcą to nie jest wybór, ja to mam we krwi. Myślę, że z tym napisem utożsamiają się i hodowcy, ale wierzę w to, że i rodziny hodowców w różnych rozmiarach. Takie koszulki będą do nabycia. Myślę, że warto mieć taką pamiątkę z święta rodzinnego hodowców gołębi pocztowych. Zapraszamy, zachęcamy. Więcej informacji na stronach Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot i do zobaczenia w Opolu 16 listopada.